Witam serdecznie, moim gościem Wojtek Zieliński, Brzezna. Witam. Wojtek, gratulacje. Przede wszystkim nie za wynik, bo wynik też można powiedzieć, że Was nie satysfakcjonuje, ale przede wszystkim za honor, za grę i ten cały charakter, który pokazaliście w tym pucharze w pierwszym i w drugim meczu. No tak, stoczyliśmy wyrównane pojedynki z drużyną lepszą, wydaje mi się, która była lepsza, ale postawiliśmy ciężkie warunki. No i tak naprawdę niedosyt pozostał, duży niedosyt, bo naprawdę było blisko, wydaje mi się, finału. Końcówka, ostatnie minuty, strata bramki, no już nie podnieśliśmy się i było po marzeniu. No właśnie, jedyny mankament, który widzę w Brzeznej, to jest jak na razie to, że nie wykorzystujecie swoich szans w przewadze i dzisiaj po raz kolejny Brzezna dostaje szansę półtorej minuty do końca spotkania, o jednego zawodnika więcej i ponownie nie wykorzystujecie. Mecz z Konspolem troszkę Was jeszcze czegoś nie nauczył, jak z tego wychodzić? No tak, to jest nasz mankament duży. Dzisiaj dostaliśmy jedną szansę, ale w tym najważniejszym momencie, bo mogliśmy doprowadzić do remisu, mogło skończyć się karnymi i nie wiadomo, jak to by było w karnych. Może szczęście by się uśmiechnęło do naszej drużyny. No jest do poprawy. Z Konspolem było podobnie, było więcej tych minut. No, gramy za nerwowo, za bardzo chcemy. Wydaje mi się, że tylko spokój w takich momentach jest nam potrzebny, wypracowanie sobie dogodnej sytuacji i wydaje mi się, że to jest do poprawy i jesteśmy w stanie to poprawić, bo na pewno w piłce halowej jest to bardzo ważny element, który można wykorzystać i zrobić przewagę. W tym meczu ja bym powiedział, że mamy dwóch zwycięzców. Co prawda to słodsze zwycięstwo ma Wiśniowski, bo on awansował do finału, ale Wy jesteście zwycięzcą jako obraz gry, jako dobra drużyna, jako kolektyw. I trzeba powiedzieć, że tutaj zawodnicy, którzy przechodzili, mówili, że Brzezna zasługuje na ekstraklasę i trzeba powiedzieć, że do tej ekstraklasy, jeżeli wejdziecie, to będziecie bardzo mocną drużyną, bo potraficie z takim Wiśniowskim namieszać, to myślę, że z pozostałymi również. No tak, na pewno nie wystraszymy się żadnego przeciwnika. Zresztą to było widać i wczoraj, i dzisiaj. Stoczyć dwa naprawdę wyrównane pojedynki z lepszą drużyną i naprawdę, co zasługuje na uznanie, jeszcze dzień po dniu, dzisiaj również, mimo osłabienia bez jednego naszego Łukasza, podstawowego obrońcy. Nie boimy się, jesteśmy gotowi i czekamy na tą ekstraklasę. Po losowaniu do tej właśnie rundy półfinałów Mariusz Mordarski, wasz kapitan, jęknął tylko na widok losu, że macie Wiśniowskiego. Ale teraz można powiedzieć, że wychodzicie z podniesioną przyłbicą, bo co was nie zabije, to was wzmocni. A dzisiaj trzeba powiedzieć, że Brzezna naprawdę oprócz wyniku nie przegrała tego spotkania. Wy myślę, że jesteście naprawdę tutaj podekscytowani tą możliwością grania w pucharach i tak naprawdę takie mecze powinny Was teraz nakręcić do tych najważniejszych meczów w lidze, a tam jest walka o pierwsze miejsce. No tak, przed nami trzy naprawdę ważne mecze, szczególnie ten ostatni z Baspalem, ale tak naprawdę tych dwóch najbliższych nie możemy zlekceważyć. A co? No na pewno doda nam to na jakiegoś takiego kopa, bo straciliśmy dwa mecze naprawdę wyrównane i pokazaliśmy, że na tą pierwszą ligę chyba jesteśmy za mocni, że jesteśmy w stanie w ekstraklasie walczyć z tymi najlepszymi, także wydaje mi się, że tak jesteśmy w stanie namieszać. No właśnie, ciężkie pytanie Ci zadam, a może i łatwe. Dzisiaj dużo osób mówiło Brzezna w ekstraklasie, należy się, widzą tą Brzezną w ekstraklasie. Proszę mi odpowiedzieć, będzie ta Brzezna w ekstraklasie? Mało kroczków, ale jeszcze trzeba te kroczki zrobić. Są małe kroczki, ale wydaje mi się, nie jestem pewien, że Brzezna w ekstraklasie będzie, a czy z pierwszego miejsca, to jest chyba nasz cel teraz najbliższy, czyli wygrać tą ligę. Nie awans, bo wydaje mi się, że to jest raczej przesądzone, tylko wygrać tą pierwszą ligę. I ostatnie pucharowe pytanie. Puchar idzie w zapomnienie, można powiedzieć, że naprawdę w dobre zapomnienie. Ty jako zawodnik uważasz, że warto było w tym pucharze pograć, porywalizować, czy puchar niepotrzebnie Was męczy? Nie. Wydaje mi się, że te mecze, które zagraliśmy, może nie w grupie, bo w grupie rywalizowaliśmy z tymi drużynami, których mamy w lidze, ale właśnie ten mecz z Wiśniowskim pokazały jakby porównanie tych lig, czy naprawdę jesteśmy w stanie coś w tej ekstraklasie zrobić.
czy po prostu jesteśmy skazani tylko na to, żeby walczyć o utrzymanie. I wydaje mi się, że te mecze, właśnie te spotkania z Wiśniowskim pokazały, że w tej ekstraklasie na pewno nie będziemy na straconej pozycji z żadnym przeciwnikiem i jesteśmy w stanie tam namieszać i urywać sporo punktów tym mocniejszym drużynom. I tego życzę. Bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki.